Ogród pod szumiącą lipą. Zapraszam. Witajcie w ogrodzie pod szumiącą lipą. Dzisiaj nie pod szumiącą lipą, ale w domu, ponieważ pogoda jest po prostu fatalna. Całą noc padał deszcz i teraz też leje, więc trzeba coś robić w domu. Jak wiadomo, jesień to już nie jest czas na uprawę ziemi, ale ponieważ ja gromadzę przez cały czas, przez cały rok skorupki od jajek, żeby później wykorzystać je właśnie w ogrodzie, więc co jakiś czas muszę przygotować sobie taką mączkę ze skorupek i gromadzę przez całą jesień, zimę, wiosnę i później wykorzystuję na grządkach. Więc dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak ja przygotowuję mączkę taką wapienną właśnie ze skorupek jajek, jak ja to robię. Zapraszam. Ale zanim zacznę robić ze skorupek tą mączkę wapienną, chciałam Wam jeszcze powiedzieć parę słów na temat właściwości właśnie tych skorupek od jajek. Jak wiadomo, poza wapnem, skorupki posiadają aż 80% wapna w swoim składzie. Mają jeszcze takie składniki jak żelazo, cynk, krzem, magnez, fluor, sód, fosfor, potas. Więc jak widzicie, skład mineralny jest bardzo duży. Oczywiście, jak wiadomo, nie możemy tych skorupek, tej mączki stosować pod rośliny kwaśnolubne, ponieważ, jak wiadomo, by odkwasiły glebę, zrobiły odczyn zasadowy. Natomiast możemy stosować do roślin, które preferują glebę zasadową, takich jak rośliny warzywne, jak kwiaty, które lubią wapienne podłoże, do krzewów, do drzew. Natomiast jeżeli mamy bardzo kwaśną glebę, no to wiadomo, że nie odkwasi nam taka ilość wapna, którą damy ze skorupek. Trzeba jednak tej gleby trochę kwaśnej wymienić i dopiero wtedy stosować tą mączkę ze skorupek. Można w dwojaki sposób stosować tą mączkę, a mianowicie można rozkruszyć na takie większe kawałki te skorupki, wymieszać z glebą, ale wtedy będą one takim jakby nawozem długo działającym, ponieważ rozkładać się będą około 2-3 lat. Natomiast jeżeli chcemy, żeby szybko rośliny czerpały ten wapń z gleby, to wtedy trzeba bardzo mocno rozkruszyć te skorupki. Oczywiście, jeżeli dodajemy do roślin pokojowych, no to ja stosuję jakąś mniejszą ilość, łyżkę czy dwie, w zależności od wielkości doniczki. Natomiast w ogrodzie po prostu rozsypuję ze względu na to, że jest duża ilość tam gleby i na pewno tego nie przenawozimy. Najbardziej i najwięcej stosuję właśnie pod pomidory, ponieważ wierzchołkowa zgnilizna czasami właśnie atakuje pomidory ze względu na brak wapnia, więc stosuję pod pomidory i głównie właśnie w tunelu foliowym oraz tam, gdzie pomidory rosną w gruncie. No i oczywiście pod inne warzywa, które mają zapotrzebowanie na wapń. Więc teraz już pokażę Wam, jak ja to robię. Jest to zupełnie prosta sprawa, więc nie ma z tym kłopotu. Trzeba tylko dużo jajek, dużo skorupek z jajek sobie zgromadzić. Ja zbieram skorupki jajek do zamykanego pojemnika. Gdy uzbiera mi się już duża ilość skorupek, rozkładam wtedy na blaszce od piekarnika, na papierze do pieczenia, rozkładam te wszystkie skorupki i na 10 minut w temperaturze około 130 stopni przez 10 minut po prostu suszę, prażę
te skorupki w piekarniku. Po wystudzeniu będę mieliła. Kiedyś, już dawno temu, kupiłam taki młynek. To był gdzieś przez internet kupowany. Działa on podobnie, na zasadzie podobnej jak młynek do kawy. I on ma takie właśnie pojemniczki. Pojemniczki tutaj z nożem, więc ja upycham, ile się da, tych skorupek do tego pojemnika. Zgniatam po prostu, ile się da. Zakręcam. I za chwilkę mam już zmielone. Uwaga, będzie głośno. Za moment, dosłownie, mamy piękną, o zobaczcie, jaki dym idzie, mamy pięknie zmielone skorupki. I tutaj mam pudełeczko, w którym sobie gromadzę te zmielone skorupki. Mam już trzy takie pudełeczka pełne. Jeszcze przez zimę na pewno się tych pudełeczek nazbiera i tych skorupek, i będę miała piękny, naturalny nawóz wapienny na wiosnę, na lato, do podsypywania roślin. Szybciutko, nie minie nawet 5 minut, a pełna blacha skorupek będzie szybciutko przetworzona na mączkę wapienną. Gotowe. Chwila, moment i mamy naturalne, zdrowe, bez żadnych, wiemy chociaż, że nie jest to żaden sztuczny nawóz, tylko naturalne wapno ze skorupek jajek. I tak jak widzicie, w szybki sposób możemy zupełnie za darmo, no bo wiadomo, jajka kupujemy, zużywamy je, kupujemy je do spożycia, a skorupki wyrzucamy. Więc praktycznie mamy te skorupki, to wapno za darmo. Oczywiście oprócz zmielenia takiej mączki, można jeszcze wrzucać skorupki bezpośrednio do kompostownika, ale rozkładają się one długo w kompostowniku. Ja na początku wrzucałam do kompostownika,
ale jeszcze do tej pory na grządkach czasami zdarza się, że mam właśnie te skorupki, które jeszcze nie zdążyły się rozłożyć. Można również także zalać wodą te skorupki i później podlewać rośliny właśnie wodą, tą spod tych skorupek, ponieważ one oddadzą do wody wapno. Można również stosować, kruszyć i stosować także jako bariera dla ślimaków. No, u mnie nie ma ślimaków tych nagich, więc ja tego nie stosuję. Ja robię tylko u siebie mączkę. W tym roku podsypywałam pod pomidory, w zeszłym roku też. Także myślę, że dużo mi się uzbiera jeszcze teraz przez zimę i przez wiosnę. I będę miała naturalny, mineralny, wapienny nawóz do gleby. Dzisiaj to tyle. Liczę na to, że pogoda się poprawi i będę mogła jeszcze robić coś w ogrodzie. A na razie to tyle. Myślę, że skorzystaliście z mojej porady na temat skorupek i wapna z tych skorupek. Więc to tyle. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam na następne spotkanie. Do usłyszenia i do zobaczenia z ogrodu pod szumiącą lipą. Pozdrawiam Was serdecznie.